Rola mężczyzn, bo w tej książce pojawia się tych mężczyzn, no, kilku przynajmniej istotnych. Jest chociażby dziadek, który jest podstawową taką męską postacią w tej książce. Jest rudowłosy facet z poczty, który niedaleko przy kościele mariackim pozbawia Aleksandrę dziewictwa. Tak. Jest też anioł, który no, nazywa się Julek, jest chłopakiem. Ja w ogóle mam wrażenie, że tutaj mężczyźni są potraktowani tak dosyć, chyba nawet lepiej niż kobiety w tej książce. Tak mi się wydaje, że z dużą sympatią, taką dozą, znaczy z brakiem, znaczy jakby złudzeń co do ich jakby tego, że przychodzą i odchodzą, że to jest jakby wpisane w to wszystko, ale z taką dużą sympatią traktujesz mężczyzn w tej książce. Wiesz co, kiedy pisałam tę książkę, czytałam w ogóle przed i jakby w trakcie bardzo dużo literatury psychologicznej i to był też, to jest też jeden z tematów, którym się interesuję i który chciałam gdzieś tam do tej książki włożyć. I tak to według psychologów podobno jest, że człowiek składa się z pierwiastka żeńskiego i męskiego i one grają tylko wtedy, kiedy są oba razem ładnie zintegrowane. I to, że pojawiają się postacie męskie, to takie chyba troszeczkę są postaci gdzieś tam też ze mnie samej, bo nie ukrywam, że gdzieś tam w kręgu takich zainteresowań pisarskich jest próba opisania tego, jak to być kobietą teraz, tak? W takich czasach dziwnych, kiedy wszystko nam się pomieszało, kiedy takie stereotypowe role przestały mieć znaczenie. I gdzie trochę się trzeba pogodzić z taką męskością, tak? Czy kobiecością w sobie, jeśli się jest innej płci. No, bo Aleksandra właściwie w pewnym momencie, tam jest taki jakby wątek powiedzmy reinkarnacji, była tym Wołodymirem. To jest jakby tutaj ten rys, ten bohater jest taki troszkę taki. Znaczy bohaterka jest taka trochę taki chłopak, trochę dziewczyna, tak? Jakby nie jest taka, znaczy no nie, no jest kobietą, to co do tego nie ma wątpliwości. Wstrząsający opis chociażby z gabinetu ginekologicznego, rzeczy dla mnie wstrząsający, no, w sensie fotel, ale to ja rozumiem, to panie jakoś tam spokojnie mają jakieś tam. ale jak to? Bo tak trochę jest złożona. To nie jest taka kobieta, tylko tak trochę ma podebrane od chłopaków. To ta rama taka inkarnacyjna, ona mi bardzo pasowała do konstrukcji książki, ponieważ jednocześnie pozwalała pokazać pewne takie procesy, które zachodzą w rodzinie, tak jak mi się wydaje. Czyli my jesteśmy tutaj mieszkańcami miasta Gdańska, ale każdy skądś przyszedł, tak? Jest to miasto typowych przybyszów. Zastaliśmy jakby zupełnie inną rzeczywistość, a zupełnie co innego przyszło z nami, przywlekło się, tak? I to, że żyjemy teraz w miejscu, które kiedyś było niemieckie, nie oznacza, że nie musimy radzić sobie z problemami, które zdarzyły się wiele lat temu w naszych rodzinach, które były skąd inąd. Które z tajemnicami rodzinnymi, tak? Z jakimiś sprawami, o których czasami my nie wiemy nawet, ale wie nasza podświadomość. W związku z tym pojawiają się jakieś problemy w relacjach, tak? Z drugim człowiekiem, z odnalezieniem się w świecie. Tak? O tym wszystkim mówi w tej chwili psychologia, to są zupełnie oczywiste zjawiska, natomiast ja chciałam też przyłożyć to jakby na taką, w takie ramy literackie włożyć i zobaczyć, no, jak to się tam ułoży pod kątem tekstu. Nie, no Niemców bardzo zgrabnie wyminęłaś, bo nawet nie ma. W blurbie jest napisane, ani jednego Niemca nie ma. Rzeczywiście. Nie, ale Krzyżacy, znaczy nie, cegła. Cegła krzyżacka ewentualnie, ale też Krzyżacy są. Nie. Tutaj, zależy kiedy, nie? Tu jeszcze chciałam powiedzieć, że jednocześnie jakby ta rama taka inkarnacyjna, taka trochę buddyjska, ona też została jakby pomyślana w ten sposób, żeby trochę oddać hołd rzeczywiście komuś, kto. Tutaj mama potwierdzi, który rzeczywiście ocalił dziadka, tak? I naszą rodzinę. No to jest osoba anonimowa, zupełnie w tej chwili nie jesteśmy w stanie stwierdzić, tak, kto to był i co się ale tam na naprawdę pewno działo. Narodowości ukraińskie. Ale na pewno narodowości ukraińskie. I to jest też taki trochę mój ukłon
bardzo pokorny i bardzo głęboki no, za życie, które teraz jakby istnieje w mojej formie, tak? Czyli gdyby nie jakiś Ukrainiec wcześniej, tak, mnie by nie było. Także to jest doświadczenie znowuż bardzo odległe, tak, które ukształtowało rzeczywistość wiele, wiele lat później. I najłatwiejszym sposobem oddania czci czy honoru, tak, dla tej osoby, no, było napisanie książki. I to jest trochę też tak, że jakby ja się czasem czuję rzeczywiście tym Ukraińcem, tak? Gdzieś taki mam z nim wewnętrzny, bardzo głęboki związek. Stąd jakby pomysł, tak? Mm-hmm.